Przed piłkarzami Lech już tylko 4 mecze do zakończenia rozgrywek. Po 26 kolejkach biało-zieloni zajmują w tabeli T-Mobile Ekstraklasy dopiero 14 miejsce i mają zaledwie 2 punkty przewagi nad strefą zespołów zagrożonych spadkiem z ligi. Przed podopiecznymi Pawła Janasa zatem ogromne wyzwanie, by uratować Ekstraklasę dla Gdańska. Do tego jednak potrzeba zdobyczy punktowych pozostających do rozegrania meczach ze Śląskiem Wrocław, Widzewem Łódź, Legią Warszawa i Ruchem Chorzów. Aż 3 z 4 tych zespołów zajmują obecnie miejsca na pudle i choćby dlatego te spotkania do łatwych nie będą należeć. Zdaniem Wojciecha Pawłowskiego, bramkarza naszej drużyny, Lechia potrzebuje 4 punktów, by utrzymać się w lidze. Istotny jednak będzie najbliższy pojedynek gdańszczan z wrocławianami. Myślimy teraz o Śląsku, bo musimy zdobyć chociaż ten jeden punkt, bo wydaje mi się, że 4 punkty zdobyte w tych 4 meczach dają nam utrzymanie i musimy też jeszcze liczyć na to, że Krakowia i UKS będą się potykać z rywalami. Piłkarze Lechii sprawy muszą jednak wziąć swoje ręce. W ostatnich spotkaniach sezonu biało-zieloni nie pozostają bez szans, ale aby myśleć o korzystnych wynikach, muszą wspiąć się na wyżyny umiejętności i zagrać z żelazną konsekwencją oraz ogromną determinacją. W dodatku gdańszczanie mogą zdecydować o końcowym układzie sił w czołówce tabeli. Może przeciwnicy tak wychodzą z założenia, że my zajmujemy 14 miejsce i że to będzie dla nich łatwy mecz, że oni sobie wyjdą, że oni sobie strzelą 3 bramki i w ogóle jakby będą patrzeć na to, jakby tego meczu nie było i będą traktowali to jak trening. Ale na pewno się będą mylić, bo my będziemy harować na boisku tak, żeby zdobyć ten jeden, nawet te 3 punkty, bo to są na pewno najważniejsze punkty w lidze. Bramkarz Lechii po sezonie przejdzie do włoskiego Udinese. Zanim jednak to nastąpi, chce pomóc drużynie w uratowaniu Ekstraklasy dla Gdańska. Dla niego jest to teraz najważniejsze. Pawłowski nie dopuszcza do siebie myśli o czarnym scenariuszu. Jeżeli byśmy spali, choć na pewno tego nie będzie, to na pewno była hańba dla Gdańska, bo z takim stadionem i z taką publicznością nie możemy grać w pierwszej lidze. Aby odsunąć od siebie zagrożenie, zawodnicy Lechii w niedzielę muszą wygrać ze Śląskiem. Mecz rozpocznie się o godzinie 17 na PGA Arenie Gdańsk.